Hej, dzień dobry, witam was w 12 dniu Vlogmas. Bazel się dziwnie na mnie patrzy. To ja, Bazel. Teraz szczeliłam sobie machę na twarz i wyjmiemy maszło, bo zrobimy chyba, chciałam powiedzieć, pierogi. Bo zrobimy te pierniki, nie pierogi. No, dziś ja zrobię. Moi drodzy, zmyję tylko maseczkę z twarzy i pokażę wam, co jest w kalendarzu adwentowym. A w 12 okienku jest krem, którego ja używam już od 2 tygodni. To jest właśnie trzecia rzecz, którą wyciągnęłam. Wiedziałam, że ona jest i akurat była mi potrzebna, bo mi się kończył krem. To jest 30 ml, także też fajne, takie zacne opakowanie. Powiem wam, że krem jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. Ja dzisiaj na obiad mam kostkę tofu i właśnie szukam mojego filmu, co jem w ciągu dnia, bo tam było tofu w sosie orzechowym, jakie to było dobre właśnie, i ugotowałam już sobie nawet troszeczkę ryżu i dzisiaj mam ochotę to zjeść. Oj tak, mam ochotę to zjeść. I przyszedł właśnie ten moment. Uwielbiam to, no po prostu to uwielbiam. A kto tu leży? Takie drzemeczki sobie urządza? Malwiunia? Malwiunia? O nie, rozbudzasz się? O nie, Malwiunia, nie, to pośpij jeszcze trochę. Dzisiaj masz dzień harpaganicy. Harpaganicy! Dosłownie. No dobrze, bardzo kocham Malwiunię, ale proszę, proszę się wyciszyć. No. Proszę się wyciszyć. Cóż za słodycz, oj, oj. Na sweter świąteczny. Pierniki gotowe. Wzięłam jeszcze pomarańcze i guździki. Ja kiedyś robiłam takie fajne świeczniki z pomarańczy. Tylko to jest kijowe, bo to wytrzymuje z 2 dni. I chyba z jednej sobie zrobię, bo to ładnie tak pachnie, może z tej malutkiej nawet. I mam jakieś foremki i będziemy szaleć. Chyba. Takie mam cudo z AliExpress. To jest taka gwiazdeczka. Tu jest jakiś taki śmieszny kwiatek i taki ten, i to był taki zestaw, wiecie, to też stwierdziłam, że może sobie jakiegoś pierniczki takie małe powycinam z tego. A generalnie też to mi służyło do takich dekoracji z owoców, ale to tak dla mnie takie, no, but. Na pewno większość z was zna te takie ala świeczniczki. I to jest właśnie, no, ten minus, że słuchajcie, to wytrzyma z jakieś 2 dni. To jest fajne na święta, jak się ma czas właśnie, żeby sobie zrobić. No i musimy tutaj po prostu zjeść sobie ten środek, nie? Wydłubać go ładnie. Więc pozwólcie, że ja sobie zrobię konsumato. O, i teraz, gdy mamy już to wydrążone, to ja sobie zrobiłam gwiazdeczkę. A tym się tak fajnie wyciska. O, i już. O, cyk. Cyk, no mogła być trochę większa, ale przynajmniej taki fajny wzorek jest. No i teraz możecie sobie goździczki czy tutaj, ile tam chcecie. I super sprawa. Tylko mówię, żeby to, kurczę, dłużej trochę sobie postało, to by było lepiej. No ale cóż. I tak to mniej więcej wygląda. Ja mam akurat ten podgrzewacz w takich pojemniczkach. O, cyk, cyk, ale też można sobie na czymś to położyć i podpalacie i to się bardzo ładnie pali. Jak się później ściemni, to sobie zapalimy. Zrobimy sobie klimacik na zakończenie vloga. A teraz zabieramy się za pierniki. Zawsze lubię zapach tego pierników, uwielbiam.
Więc dobra. Ja oczywiście robię te gotowe, nie? Wiem, że to ciasto się też robi bardzo szybko i tak dalej, ale wiecie, że ja nie mam talentu i ja chcę sobie zrobić gotowe i tyle. Może w przyszłym roku, ale może to jest głębokie i szerokie, ale zależy przez jakie rzet, prawda? Dobra, zróbmy tu dziurę na jajo i 100 gramów masła, tak? No dobra. Ciacho, cudnie wyrobione. I teraz co? Gdzieś do lodówki, czy do czego to? A, do zamrażalnika. Dobra, okej. W oczekiwaniu na ciasto. Tego pajaca mam. Z zeszłego roku. Nie pamiętam, albo dostałam od Chińczyków wtedy do współpracy, albo kupiłam go w Pepco. W Kiku. I teraz nie pamiętam. Takie ma fajne brokatowe nuny, to znaczy te rajty. No. Pamiętacie, jak w zeszłym roku przyczepiałam go właśnie na drzwi? Jak sobie fikał, spadał mi co chwilę. Będa niedobra. W tym roku może go lepiej zawieszę. Bo tu by się gwoździk po prostu przydał, taki mały. Ja to chyba tak uczynię. Musiałam się już ubrać w koszulkę, ja nie potrafię nic robić w swetrze długo. Naprawdę mi jest od razu gorąco, nie wiadomo co. Wiecie, co chciałam powiedzieć? Wiecie, że już jest 12, pół metek vlogmasów i mój plan działania jest taki, żeby były 24, tak w 100%, nie? Mam nadzieję, że się to uda, ale planuję zrobić 26, a w efekcie chciałam zrobić cały miesiąc vlogmas, ale nie wiem, jak mi się to uda, ale w efekcie planuję 24 albo 26 na 100%, więc taki krótki komunikat ode mnie. Dzisiaj będę straszyć, bo się nawet nie zamierzam malować, bo nigdzie nie wychodzę, nikt nie przychodzi, a nawet jak ktoś przyjdzie, to już jest przyzwyczajony do tego, co widzi. Mój mir? Malwa? Co by tak razem, ty, mir? A się spojrzałeś na nią i mówię, kurczę, ja to nawet nie wiem, nie? Jak to się stało, nie? Oj, Malwiunia. I mój mior. Śpisz? Mior? Ostatnio się śmiejecie, że wam się podoba, jak mówię mój mior i śpisz. To teraz mój mior, śpisz. Oj. Bazyl właśnie chciał wykorzystać okazję i oznajmić, że jest na pewno głodny, nie? Bazyl? Głodny. Tak? Oj, i śpiący. Dwa w jednym. Szok. A to jest paczka, o której mówiłam wczoraj. Szarlotka. To jest ulubione moich kotów. To jest moje ulubione. I zobaczcie, jakie dostałam przecudne cekinowe bombki, które zaraz zawisną również na mojej choince, bo się spokojnie zmieszczą. I przepiękna kartka, która jest od Magdy. Magda się pyta, czy paczka się podoba. No oczywiście, kochana, dziękuję ci bardzo serdecznie. Życzę ci wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo. Bombeczki wędrują na choinkę. Wszystko jest w mące, Beskitu, wszystko. Jak widzicie, ja już tutaj zaczęłam, nie, procedurę. I taka jedna mała uwaga. Ja osobiście lubię, jak ten pierniczek jest chociaż taki ciutkę grubszy, bo według instrukcji na tym opakowaniu, wiecie, która to była ta foremka, która była w tym, ten domek, no to domek oni dali, nie? Jeżeli tam jest napisane, że powinno mi wyjść około 70 z całego ciasta, to ja nie wiem, to musi być chyba jak opłatek Beskitu. I co chciałam wam powiedzieć, żebyście mi napisali, gdzie idziecie na Sylwestra, czy gdzieś idziecie, czy pracujecie może niestety, czy po prostu siedzicie w domu. My siedzimy w domu, ale prawdopodobnie będziemy mieli imprezę. I w któryś dzień właśnie teraz na dniach chcę jechać do sklepu. Tak mi się podoba. Te sukienki, które są teraz, te cekinowe, takie wiecie, te błyszczące. Jezu, jak mi się to zawsze podobało, a w tym roku jest po prostu tego od nasrania, że tak powiem. I mi się to tak piekielnie podoba. No, może teraz. I to co, impreza w domu też trzeba wyglądać, nie? Jest przynajmniej pretekst, żeby sobie kupić taką do swojej szafy cekineczkę piękną, ładną. Bardzo mi się to podoba, więc dobra. Ja się zabieram za te 70 parę sztuk. A może tych 70 parę sztuk moich? To bym może i ze 100 zrobiła. Dobra, pierwszy rzut gotowy do piekarnika. A co?
pierwszy rzut mamy za sobą. Nie mam nawet nic do dekoracji i w sumie nie wiem, czy będę kupowała i będę je dekorowała jeszcze. Przełożę je na pewno później do słoiczka, więc pierwszy rzut już jest gotowy, a co do dekoracji, tak jak mówię, no nie wiem. Bo jak sobie przypomnę, ozdoby z zeszłego roku, znaczy moje zdobienie z zeszłego roku, to stwierdzam, że lepiej w tym roku sobie darować. Nie kompromitujmy pierników, ładnie wyglądają już same w sobie. A jak pachnie, Jezu, uwielbiam. Trochę tych pierników zawsze wyjdzie, no się śmieję, że nie wyjdzie, nie? Także tutaj mamy to sobie jeszcze stygnie. Proszę się nie śmiać, bo ciasto już mi się trochę ciepło robiło, a nie chciało mi się do lodówki i tak, wiecie, no. Ładne, nie? Prawda? Well, Santa, don't you take too long. Sleigh bells playing a familiar song. Oh, I can't wait for Christmas Eve. When underneath my Christmas tree, there'll be presents wrapped in ribbons for me. So many kiss my eyes can barely see. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. One and all.